Cześć. Gdzieś jest takiego. Dość szczególnego miejsca. Z wieczór jesteśmy w centrum Dębek. Kiedyś tutaj przy tych stolikach łoiłem wódę. Teraz mleko. To nie rano, tylko na wieczór. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie na tych, przed tymi sklepami są takie właśnie te regały, wszystko na zewnątrz wyłożone. Samo i tutaj, w tym sklepie. A kiedyś to musiał podejść sprzedawca. Zważyć. Podać. Zastanawiam się, dlaczego kiedyś tego nie było. Ja pamiętam, jak pierwsze sklepy samoobsługowe były i Polacy, no. Polacy wjeżdżali za granicę. To po prostu szaleli w tych sklepach. No i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego teraz w Polsce już można kupić? Wejść sobie, wybrać, oddać. Myśleliście o tym? Bo to jest wszystko to, o czym mówiłem tutaj w tych wszystkich odcinkach. To jest właśnie ten uczciwe życie. Świat jest przekonany, że uczciwie żyją, lepiej się żyje. Świat nie zakłada tego, że większość ludzi kradnie, tylko no, to się przyjęło, że każdy ma swoją cenę, nie? Że może tam bułki z mlekiem nie ukradnie, ale $1,000,000, dlaczego by nie? Ale jest to dziwne właśnie, że w końcu do nas dochodzi ta świadomość, że uczciwie żyjąc, lepiej się żyje. Pomimo tej niesamowitej eskalacji tych filmów, jakichś gangsterskich, tych macherach, złodziejach, to jednak normalny człowiek nie chce tego robić. Bo jest to wariactwo. Życie w ciągłym strachu, uciekanie. Po co to robić? Ja wam powiem dalej, że mój ulubiony autor Needle Walsh napisał w swojej książce, że wszystkiego na świecie jest pod dostatkiem. Wszystkiego jest w bród. Wystarczy tylko żyć i być. A być jakim? Być uczciwym i dobrym. Dobrym dla drugiego człowieka. I to wystarczy. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Wszystkiego dobrego. Zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia. Cześć.